Cześć i czołem. Witam Was w takim bardzo niecodziennym vlogu. Odnośnie czego? Odnośnie pożaru, do którego doszło u nas bodajże 28 sierpnia. Tak, tego roku, 2022. I ogólnie na samym wstępie. Każdy, kto mnie już dłuższy czas oglądał, wie, że od tamtąd, czyli tak jak paszowóz stoi, nawet dalej, był stuk słomy. 150 belki, 4-3-2-1 do góry ustawione, także mniej więcej dotąd gdzieś był, przebiegał tu i aż tam za zielonego do przodu, do drzewek. Na przyczepach obecnie mamy słomę załadowaną, w zasadzie obornik, gnój, nie wiem jak to nazwać, pogorzelisko. Tu jeszcze zostało sporo. Tak jak paszowóz stoi, to od paszowozu była następna kupa w tą stronę i za paszowozem jest jeszcze troszeczkę, którego jeszcze nie zdążyłem posprzątać, obecnie dzisiaj się biorę. I co? I chciałbym w ogóle na wstępie podziękować wszystkim osobom, które w trakcie, gdy to wszystko zaczęło się dziać, bo ja byłem obecnie na jednostce, na naszym OSP, bo wielka burza przeszła, brzeź był ogólnie zalany, więc co, no pojechaliśmy, bo w razie alarmu, no to już jesteśmy na wyjeździe. No i jeszcze tego samego dnia mama powiedziała, że mówi, jedziesz tam? Mówi, w razie coś u nas się odwali? No powiedziałem, co się może u nas odwalić? Mówię, wszystko pozabezpieczane. Słoma poprzykrywana dwoma flizami, plus reszta jeszcze nie była przykryta. Także na samym flizie jesteśmy stratni około 4000, plus słoma około 50. Wracając do tematu, gdy ja byłem na jednostce, przyjeżdżając tutaj, nie wiem skąd, nie wiem kto, nawet nie wiedziałem kto tu był. Nagle zjechało się tak, że jak tam jest od... No będziemy jechać, to wam pokażę. Ogólnie mniej więcej samochodów był sznur ze 150 metrów, co cholernie uciążliwe było dla jednostek, które tu przyjeżdżały. I w tym momencie chcę podziękować jednostkom, które tu były ogólnie, czyli od nas chłopaki OSP Kąkowa Wola, Zastęp Straży OSP Brześć Kujawski na jeden wóz, OSP Lubraniec na dwa wozy, OSP z Głowiączka również na dwa wozy, OSP Bielawy i do tego jeszcze była cysterna z JRG 1 z Wocławka z ulicy Rolnej. Tam ogólnie miałem kursy na podstawowego strażaka, ratownika. I co? No i to tak wygląda, że poszło cholerę do zawody. Wszystko było zliczyć. U nas była piątka, na Brześciu była piątka. Ogólnie Lubraniec dowoził 14 tysięcy, Głowiączka dowoziła chyba około 7-8 tysięcy. Jeżeli źle mówię, to tam chłopaki, wiem, że mnie oglądają z tych jednostek, możecie w komentarzach napisać, poprawić czy nie. Spłonęło około 650 belek. Ogólnie wsparcie też dostałem od osób tutaj z YouTube'a. Już nie będę wymieniał, bo to incognito miało iść, więc nie będę mówił od jakich osób, ale serdeczne dzięki Wam za tą pomoc, którą od Was otrzymałem. I od osób, które tutaj przyjechały, które pomagały. Nie mówię od tych gapiów, bo gapiów było tyle, że dom jak jest, pod domem był sznuru ludzi, pod winem był sznuru ludzi, pod oborą był sznuru ludzi, co tylko stali i jeszcze bardziej przeszkadzali. Nie wiem kto to był, nawet, no nie było czasu po prostu na to patrzeć, kto to jest i ten, ale też się dowiedziałem później, że były osoby, które naprawdę przyjechały, pomagały. Przyjechał wuja John Deerem, przyjechał Mati, który ładowarką od początku do końca. No bo tu zresztą później ciasno się zrobiło, więc no nie było innej opcji, żeby po prostu więcej nas tu walczyło, także na dwie ładowarki to rozrywaliśmy, przelewaliśmy, gasiliśmy. Ogólnie też trzy podziękowania należą osobom, które mają hodowlę, bądź też już nie mają. Dostałem multum ofert, że po prostu jak będzie trzeba, to tam po 20, po 30 belek, że przywiozą. Obecnie sprzątam, bo jutro jadę po słomę pierwszą tam do jednego kupić, bo hodowli nie ma, tam mu przeszkadza i po prostu, żeby to zabrać tam za symboliczne parę złotych od belki, żeby jechać to zabrać. Alan w międzyczasie tu postawia Wam, jak wyglądało to całe pożar, jak to wszystko. Także no nieciekawie, a najgorsze jest to, jak i w każdej sytuacji, że może powiedzmy tak, pewne osoby mi napisały na Instagramie, bo na Instagramie ogólnie to wstawiałem, że się palimy, że się odwala.
napisały zorganizuj zrzutkę. Nie jestem zwolennikiem zrzutek na takie coś ze względu na to, że każdy jakoś tam finansowo jest zabezpieczony, jakoś sobie w życiu da radę, słomę zawsze ktoś poratuje, a są większe tragedie w życiu innych, na które naprawdę warto przeznaczyć te parę złotych, te 10 czy 20 to wam nic nie zrobi, a naprawdę komuś pomoże. I ogólnie zarzucono mi tu na okolicy, już się dowiedziałem, że tak, z ubezpieczalni bombę pieniędzy dostanę. W sensie nie, żebym się żalił, tylko po prostu to mnie trochę zabolało, że pewne osoby powiedziały, że z ubezpieczalni dostanę bombę pieniędzy, dostanę od ludzi słomę, jakaś jest zrzutka zorganizowana na mnie i też bombę pieniędzy, także jeszcze więcej zarobię niż straciłem. Co się okazuje, straty są szacowane tak plus minus 50 tysięcy, plus minus już po najniższej linii oporu mówię. To co teraz palę znowu na przywiezanie belek, na kolejne stogi, na zapłacenie za słomę, na od tych osób, które się zdeklarowały na przywiezanie, bądź też mi przywiozą, tego nikt nie liczy. Ubezpieczalnia się wypięła, przyszło pismo, że nic się nie należy. I odnośnie zrzutki, która była powiedziana, troszkę się wkurzyłem, bo mówię tak, żadna zrzutka nie zorganizowana, wiele razy jest fikcyjne zrzutki, więc trzeba to prześledzić. Sprawa była załatwiona tak, że tu między nami z chłopakami ogarnialiśmy co i jak. Wyszło na to, że żadnej zrzutki my nie możemy ogarnąć. Napisaliśmy do osób z Włocławka. Została zaangażowana do tego pewna osoba z pewnej, no z jednej gazety, już tam nie będę mówił dokładnie co i jak. Ta osoba zgłosiła to do chłopaków z komendy. Także policja też prześledziła temat, czy przypadkiem nie ma jakiejś fikcyjnej zrzutki, no bo to ogólnie no jest karalne i takie coś nie powinno mieć miejsca. Okazało się, że teoretycznie nic nie ma, jeżeli byście gdzieś znaleźli jakąś zrzutkę z tymi zdjęciami, które tu Alan powstawiał bądź wstawia nadal. Dajcie mi znać, to trzeba zgłosić i taką zrzutkę usunąć, no bo to no nie oczekuję od nikogo pieniędzy i takich rzeczy, bo no to nawet ja bym miał ciężko spojrzeć komuś w twarz, że takie coś miało miejsce, że po prostu, że komu dostałem od kogoś pieniądze ze zrzutek czy z takich rzeczy, dodatkowo słomę dostałem, więc jeszcze zarobię na tym. W każdym razie nic nie zarobiłem, jestem stratny parę ładnych tysięcy i co, i tyle w temacie, jeśli chodzi o takie rzeczy, po prostu no nie rozpowszechniajcie i po prostu jeżeli ktoś coś znajdzie, to dajcie mi znać, bo naprawdę mnie to ciekawi, czy czegoś po prostu w świecie gdzieś nie ma, że gdzieś tam ktoś pisze jakiś, nie wiem, Ruda Śląska czy Kuk wie kto, że mu się takie coś spaliło, a to było u mnie i po prostu ktoś te pieniądze za to zainkasuje. Jeżeli takie coś będzie, trzeba to zgłosić. Moment, okno zamknę, bo trzeba to zgłosić, a te pieniądze, które tam będą, przeznaczy się na jakiś cel charytatywny. Nie wiem, na jakiej to zasadzie by działało, jeżeli by takie coś zostało wykryte. I co? My bawimy się dalej w sprzątanie tego. Nie wiem, chyba 18 przyczep już wywiozłem. Wiozę komplet na 20. Jeszcze jest jakieś 15-20 mi zostanie. Także akcja gaśnicza trwała od godziny 15.30, mniej więcej to się zaczęło. 15.30 do 3.30 w nocy rozwalaliśmy to. Także następnego dnia brak sił do życia, brak sił do ogarniania na gospodarce, tylko tyle co paszowozy i udaje, nic więcej z obornikami, więcej takimi rzeczami się nie bawiliśmy. Przełożyliśmy to na następny dzień. Więc no dostaliśmy w dupę, konkretnie maszyny tak śmierdziały, że to głowa mała za tym całym dymem, tym wszystkim oklejone. Jednostki myły po 2-3 razy samochody, żeby to domyć. Się narobili wszyscy, także no ja ogólnie na ładowarce musiałem jeździć. Dwa chłopaki na tyle dostali w dupę jak gdyby od lania wodą, od węży, od tego wszystkiego, że normalnie tu na barkach mieli pościerane no do krwi całą skórę, ale no dali radę, ogarnęliśmy temat i jest wszystko, także nie, na słomie się nie dorobiłem, na stogu, że mi się spaliło, bo takie coś to jest najgorsze gadanie, bo nie dość, że mam teraz bombę roboty jako nie dość, że się po nocy narobiłem, bo po nocach zwodziłem, a to już prasował, żeby to jak najwięcej, żeby przed deszczem.
to jeszcze ludzie powiedzą, że się dorobiłeś. No ale to jest zawiść ludzi. Teraz jeszcze jedna rzecz wyskoczy, którą naprawdę mi powiedzą, że się dorobiłem, ale ja się takim czymś nie przejmuję. Robimy dalej swoje, walczymy o to, żeby mieć jak najlżej, jak najwięcej się dorobić, że tak powiem. Zrobić i od nikogo nic nie oczekiwać. Po prostu robimy własnymi siłami i do przodu. Także no, tyle w temacie, jeśli chodzi o OTAR. Soma ogólnie już wygląda tutaj tyle, no jest tego wywieziony, nie powiecie mi, że nie. Także jest kawał, kukurydza już dochodzi. Nie wiem, kiedy ją zaczniemy rąbać, zaraz zobaczymy sobie, wejdziemy w środek, bo od brzega to wiadomo, kolba jest zawsze osuszona. Kolba, załóżmy sobie tutaj, tą. Nie wiem, to jest kawałek odkryta. Trzeba ją... Poczekajcie, założę GoPro na głowę i zobaczymy. Dobra, zobaczymy, jak ona wygląda ogólnie. Bo nie wiem, jak ziarno. A, jeszcze mleczko. Jeszcze z tydzień musi postać, co najmniej. Bynajmniej tutaj u nas. Odmiana to jest... Hulk albo Monster? Chyba Hulk. Nie. Przepraszam, Monster. Albo się mylę, już nie pamiętam. Mam prawo, ale nie, no jest jeszcze mleko w środku, także jeszcze kolba trochę musi doschnąć. Także no jeszcze trochę czeka nas. Ogólnie 7,5 hektara w jednym i 2,20 w drugim. 9,5 hektara tutaj jest w kawałku. A tam co łazi? Lis czy co to jest? Coś tam siedzi. Dobra, idziemy otworzyć klapy. Ogólnie hydramet przyjechał dzisiaj i wymienił flanszę. Także tur teraz bardzo ładnie patrzy prosto. Nareszcie się doczekałem. Ach. Także no, ogólnie bym może się też aż tak nie brał za to, ale trzeba miejsce pod somę zrobić. Dwa, śmierdzi na podwórku cały czas spalenizną. Pierwsze 3 dni po spaleniu to... Pierwsze 3 dni po spaleniu to nie szło chodzić po podwórku, bo 2 godziny na podwórku i od dymu, od tego wszystkiego no nie szło chodzić. Łeb bolał, źle się człowiek czuł. Ale no, najważniejsze, że budynki całe, maszyny całe, bo zdążyliśmy podciągać. Tam część osób, co wyciągała te maszyny, część osób, co była jak gdyby wcześniej. Także no sporo osób tutaj zaangażowanych było po prostu w pomoc nam przy opanowaniu tego wszystkiego, żeby jak najmniej strat ponieść. Jestem zdania tego, że słoma, no co, spaliła się, to się spaliła. Jakoś w życiu sobie damy radę. Tym bardziej, że no wiem, że mogę liczyć tu na ludzi, bo ogólnie z każdym dobrze staram się żyć i w 90% jestem zdania, że dobrze z ludźmi żyję. I chyba to akurat pokazuje, że przy takim zdarzeniu losowym, bo nie mogę tego nazwać tragedią, bo tragedią jest, jak ktoś zginie we wypadku albo strasznie zachoruje, to jest tragedia. A słoma to jest pal licho. Dzisiaj jest, jutro i nie ma. Czyli u mnie była i już jej nie ma. Ogólnie trochę to się przegotowało wszystko. Jeszcze nam od cholery sprzątania zostało. Także no co. No, GoPro trzeba poprawić. Także no. Jeszcze pib roboty. Trzeba ogarniać się, bo zaraz kukurydza. Troszkę też nam zajdzie z ścięciem. No i co? Jedziemy. Już trasy wam może nie będę nagrywał. Jedziemy ogólnie do domku. Nagram wam ze załadunku. Jeżeli będzie słabo słychać, co tam będę pierdzielił, to Alan podstawi wam muzyczkę. Tutaj Janek też się zdeklarował. Tu ma stuk na dworzu, że jak mi braknie, to też nie ma problemu, że coś tam dołoży. Także no, jutro jedziemy po 60 belek ogólnie, także trochę tam wyjdzie. I co, i walczymy dalej. Dobra, przyczepy się złożyły, bo nie wiedziałem nawet, czy się opadły. Także tu u Janka też kukurydza zaraz do ciachania. Będzie walczone. Nie wiem, czy u niego też będziemy pomagać, czy nie. Teoretycznie trzeba by było jechać pomóc, bo u mnie był, woził i ten, także też się pojedzie. Pomoże.
Lucernia też już dochodzi, czwarty pokos, powoli, bo powoli. Jeszcze zostało z jakieś 10 cm do rośnięcia, ale już zimne noce dają się we znaki, bo delikatnie żółte listki się robią i zaczyna już kwitnąć ogólnie powoli. Ale to się chyba ją dopiero po kukurydzy weźmie się, uszykuje maszynę i po kukurydzy dopiero będziemy to zbierać w kolejny kopiec. Także lucerni mam jeszcze sporo, gorzej ze słomą, bo jest około 350 belek mi ogólnie słomy zostało, gdzie jest około 600-700 potrzebne na sezon. Także trochę będzie brakowało, ale trochę się dokupi, trochę tak, więc no co. Wszędzie jest rozpierdziel. Teraz jest taki rozpierdziel, że ogólnie się staram, żeby było w miarę posprzątane, ogarnięte, no ale jest rozpierdziel, także... Dobra, wjeżdżamy na podwórko, się ustawiamy. Klapę trzeba będzie zamknąć. Przy mojej klapie zamknięcie to jest palnicho. Mateusza Franca to waży. Także no... Tutaj już wjeżdżamy. Jest 80 też tak swojego miejsca teraz nie ma, bo jest no rozpierdziel. Tam jest taka kupeczka. Tam z 5 przyczep 6 będzie, no i tutaj jeszcze muszę posprzątać ogólnie to, co tu jest. No i tutaj to. Powiem wam, że pierwszy tydzień, jak jeździłem gdziekolwiek coś łatwić, jakieś papiery czy cokolwiek i zjeżdżałem do domu, to naprawdę mi szkoda było tej mojej roboty i czasu, bo no poświęciło się trochę. Także no nic się na to nie poradzi. Ogólnie no tutaj do sąsiada też wywieźliśmy kawał, no nic nie powiedział też, że bajzer zrobiliśmy, a był bajzer kompletny. Dobra, GoPro na głowę. Bajzer też był, no tak widzicie, no miedza była dotąd, tu dotąd, o. No to i tak tu jeszcze nie uprawił sobie do końca, muszę to posprzątać resztę, żebym mógł sobie uprawić i co, no tyle w temacie. Także no, walczymy dalej oporowo, całodobowo. W sensie jak kukurydza się zacznie, to będzie oporowo, całodobowo, bo od cholery do koszenia. Ale to zobaczycie wszystko. O Jezu. No nie mam siły po prostu myśleć nawet o tej klapie. Ja mam 1,80 m, ona ma gdzieś górę na wysokości 2,20. Może nie 2,20, ale za dwójkę to spokojnie. Tak, u nas jest, to jest niższa na 1,80 m. Może widzicie, no syf niesamowity. Także pamiętajcie, u siebie w jednostkach nie czekajcie za wyjazdem, bo można się zdziwić, gdzie się pojedzie. No i co? Bierzemy się za ładowanie. Fuła, się napierdzieliło. A no bałagan się też w ładowarce zrobił niesamowity. Ale to tylko i wyłącznie przez... Kurwa. Jak ten dym czuję, to mnie taki kaszel bierze. Ale to wszystko jeszcze po tym pożarze. Praktycznie 2 tygodnie, a i tak na płucach siedzi i tak. Nie, no wydaje mi się, że w ładowarce będzie słabo słychać, że i tak jest 18 minut. Jeśli ktoś wytrwał do końca, to napiszcie mi, że wysłuchaliście, co miałem do powiedzenia i że do końca. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które były, pomagały psychicznie, fizycznie i ogólnie jakakolwiek pomoc by nie była, za każdą dziękuję. I do następnego podwórkowego vlogasa. Zatrzymajcie się. Dzięki za oglądanko. Na razie.